witam po przerwie w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Na naszej zielonej kanapie czeka już Waldemar Kulpa, Stowarzyszenie Szczecin dla Pokoleń. Witaj serdecznie. Witam. W przyszłym tygodniu mamy przecudowny dzień, który chętnie wszyscy obchodzimy, Dzień Dziecka, bo ja się Dokładnie. Jeszcze dzieckiem czuję trochę. Ja też. A dlaczego by nie? Stowarzyszenie organizuje bardzo fajny event w przecudownym miejscu, chyba pierwsze takie duże wydarzenie w tym miejscu, bo ono też stosunkowo niedawno... Tak, inauguracja była, ale to myślę, że to jest duże wydarzenie jak na to miejsce. Dokładnie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No właśnie, dla niektórych bardzo dziewicze jeszcze miejsce, dla niektórych jeszcze zupełnie nieznane. Nasza nowa marina na Wyspie Grodzkiej. No i tam będzie dużo wydarzeń się odbywało, natomiast no, my postanowiliśmy, jako Szczecin dla Pokoleń robiliśmy takie imprezy na Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach, natomiast w tamtym miejscu robimy po raz pierwszy. I myślę, że jest to no, na pewno fajne miejsce po to, żeby Szczecinianie po pierwsze tam zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Bo pewnie świetnie, bo byłam, widziałam. Tak, wielu jeszcze nie widziało, nie było. No nie każdy pływa łódką, to więc się może nie interesuje, ale warto zajść. Na Łasztowni też nie wszyscy pewnie byli, więc to są te tereny, gdzie będzie można właśnie z Łasztowni, z naprzeciwka Starej Rzeźni podejść przez most na Wyspę Grodzką. No i pouczestniczyć we wszystkich możliwych atrakcjach, które przygotowaliśmy i dla dzieci, i dla dorosłych, dla całych rodzin. No właśnie, i co to będą za atrakcje, bo na pewno będzie wesoło i kolorowo. Mam nadzieję, że uda Wam się wykorzystać ten akwen wodny, który otacza Wyspę Grodzką. No i właśnie do tego chciałbym dojść. Współorganizatorem oprócz Szczecina dla Pokoleń jest szczeciński WOPR, czyli... Dobrze trafiłaś z tą wodą, bo WOPR właśnie jest od wody i na pewno wszelkie atrakcje zapewnią nam ratownicy nasi, ale też będą różne atrakcje, które przygotowali na lądzie, które będą wykorzystywane w trakcie całego dnia. Impreza będzie trwała kilka godzin, zaczynamy o 11, kończymy mniej więcej o 16, po 16. No i będzie wiele atrakcji, od sceny, czyli to, co będzie się działo na scenie, to przede wszystkim występy i samych dzieci, i też dla dzieci, ale też i również dla widzów dorosłych, po to, żeby oni też, będąc tam, czuli się dobrze. Będą takie występy, jak chociażby zespół wokalny, chór, można powiedzieć, wiolinki, prowadzony przez Magdalenę Wiśniewską. To na początek. Będą jeszcze wokalne występy osób pod kierownictwem Izabeli Strychalskiej. Będą takie występy, powiedzmy, znanych już artystów, którzy występują na różnych scenach w Szczecinie, ale również poza. Chociażby Amplagers, Maja Koterba, Mitro Dimitriadis, będzie słynny Jackpot, który był finalistą ostatniego Mazbi The Music. No, to już na pewno wszyscy chętnie będą chcieli posłuchać. Kasia i Maciek Kazuba. To na zakończenie, na zwieńczenie, natomiast będzie bardzo dużo atrakcji tanecznych, bo dla dzieci Kima Kids będzie Dance Factory, będzie High Definition, to wszystko będą, oprócz samych pokazów tańca będą też różne animacje taneczne, gdzie dzieci będą mogły brać udział, ale pewnie też i rodzice. Oczywiście będzie wiele takich atrakcji, które będą się odbywały w obrębie całej Wyspy Grodzkiej, na moście. Za to wszystko będzie odpowiadała pracownia edukacji i terapii po drugiej stronie lustra. Wiele atrakcji od malowania buziek po malowanie mostu. Most będzie wyłożony papierem, gdzie dzieciaki będą mogły brać udział. A to będzie raj dla dzieci, coś tak, czuję. Wielkie chusty, różne dmuchańce i tak dalej. To wszystkie takie atrakcje, które na Dniu Dziecka się pojawiają, jakieś wozy. Będzie też dużo sportowych rzeczy, bo Marek Kolbowicz chociażby wpadnie ze swoimi ergonometrami. Będzie szkoła pływania pana Maćka, gdzie oprócz różnych atrakcji typu rzucanie rzutkami do tarczy, jakichś tam różnych dziwnych przedmiotów, które się używa podczas różnych festynów, żeby każdy mógł wziąć w tym udział i się dobrze bawić. Będą jakieś pokazy, będą stare samochody, także no, będzie mnóstwo atrakcji. To wszystko tam się zmieści na tej Wyspie Grodzkiej? Część będzie na Wyspie Grodzkiej, część będzie rzeczy się odbywała gdzieś tam na moście, ale też na tym parkingu.
między Starą Rzeźnią a właśnie mostem do... Ale to przynajmniej Państwo będą dobrze wiedzieć, gdzie iść, bo jak już będzie Was widać przed mostem, to będzie świetny kierunkowskaz. Widać pewnie i słychać. I słychać też na pewno. Także wiele, wiele atrakcji się szykuje, wszystkich serdecznie zapraszamy. Oczywiście wstęp jest bezpłatny, także wszystkich i dzieci, i dorosłych, i całe rodziny zapraszamy, żeby... Miło spędzili z nami czas, ale mam nadzieję, że do tego wszystkiego jeszcze będzie potrzebna pogoda i ta pogoda będzie. A to na pewno będzie, bo ja już tutaj rozmawiałam z kim trzeba i słyszałam, że 4 czerwca za tydzień zamówiona jest. Zamówiona, rozumiem. Ma być piękne słońce, także zapraszamy od godziny 11 na Wyspę Grodzką, pełną atrakcji, Dzień Dziecka nad wodą, piękna marina. Nie w Dąbiu, tylko właśnie w samym centrum tak naprawdę Szczecina. Myślę, że warto to miejsce odwiedzić, bo to jest kolejne... Obejrzeć Szczecin z tamtej strony, obejrzeć Szczecin, tak, z drugiej strony, jak ktoś nie był, to na pewno jest świetna okazja. Sporo zacumowanych łódek, więc na pewno, no i będą też jakieś tam drobne rejsy, więc na pewno będzie można z tej wody również skorzystać. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze i się cieszymy i zapraszamy serdecznie. Ale oprócz Stowarzyszenia Szczecin dla Pokoleń, jak zawsze mamy też Szczecińską Ofensywę Kulturalną, która nie tylko dla dzieci organizuje ciekawe wydarzenia, tak, ale... ale przede wszystkim z dziedziny kultury. No wiele, więc wiele wydarzeń. Ostatnio bardzo się uaktywniliśmy, bo dzięki miastu Szczecin, które dofinansowuje wiele naszych wydarzeń, możemy robić wszelkie spotkania i warsztaty, i koncerty, różne spotkania i w klubach, i mieliśmy ostatnio warsztaty w Akademii Sztuki. Te gitarowe chyba, gitarowe, tak? Gitarowe, tak, najlepszych gitarzystów klasycznych. A w następnym tygodniu również kolejne wydarzenia. Zapraszamy serdecznie na nasz taki sztandarowy cykl Szczecińskie Wierszogranie, czyli pokazujemy te gatunki przez niektórych już może zapomniane, takich jak poezja śpiewana, piosenka aktorska, autorska, piosenka morska, żeglarska. I najbliższe wydanie, z reguły te spotkania odbywają się raz w miesiącu, pod koniec zawsze miesiąca, w poniedziałki. I teraz 30 w poniedziałek odbędzie się koncert Marka Andrzejewskiego akustycznie ze skrzypaczką. Będzie piękne śpiewanie, piękne granie. To, co ludzie, którzy chodzą gdzieś na wędrówki po górach, jeżdżą na różnego typu spotkania z poezją śpiewaną, znają bardzo dobrze. To jest zresztą, Marek jest założycielem Lubelskiej Federacji Bardów. Myślę, że to bardzo, bardzo ważna postać i bardzo dobrze odbierana. Fajnie, że w środku tygodnia można w Szczecinie trafić na takie nawet nie jakieś wielkie koncerty, tylko właśnie takie drobne przyjemności i małe koncerty, które pozwalają nam na przykład dobrze rozpocząć tydzień. Dokładnie. Są koncerty, które właśnie wydaje się, że publiczności na takie koncerty za dużo nie będzie, bo są to jakieś tam gatunki już zapomniane, jest to środek tygodnia, a jednak czasami potrafi kilkadziesiąt do stu ponad osób przychodzić na takie koncerty. Mogą zaskoczyć. No i w kameralnych takich warunkach jakichś małych pomieszczeń klubowych, można też obcować z artystą, porozmawiać sobie po koncercie, powymieniać spostrzeżenia, także jest to bardzo, bardzo sympatyczna forma. No tak się też bardzo dobrze, no bardzo dobrze są odbierane te nasze wtorki jazzowe, które też robimy co tydzień, spotkanie zupełnie bezpłatne, spotkanie z artystami, którzy grają, można sobie z nimi porozmawiać, czasami podżemować, także jest to bardzo fajna forma. To jak ktoś ma odwagę, bo ja myślę, że jak ktoś ma odwagę. No, bo to tak nie jest tak łatwo stanąć. I coś trochę umie. I coś trochę umie, żeby wstydu nie było później. Jeszcze w czerwcu bardzo serdecznie wszystkich Szczecinian zapraszamy, zwłaszcza tych, którzy lubią się pośmiać, na ostatnie w tym sezonie już spotkania ze stand-upem, bo Liga, Szczecińska Liga Stand-upu tak jak działa troszeczkę jak student na uczelni, czyli od października. Ciekawe do wakacji. Dlaczego? No tak sobie jakoś te edycje ustaliliśmy. Teraz się kończy już trzecia edycja, chyba najbardziej licznie odbierana. Na spotkaniach open mic'owych było zawsze kilkadziesiąt osób, a na tych spotkaniach takich biletowanych, gdzie przyjeżdżały dodatkowo jakieś gwiazdy stand-upu czy grupy stand-upowe z innych miast,
no bywało ostatnio dużo ponad 100 osób, dochodziło nawet do 200 osób na tych spotkaniach, więc no naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże. Fajnie. A czerwiec jest takim specjalnym miesiącem, bo tak, pierwszego ćwierćfinał ligi, szóstego półfinał, a 23 finał ligi. Na każdym wystąpią przyjezdni goście. Pierwszego Bartek Zalewski, szóstego Grzegorz Dolniak, znany z Szarpaniny i ostatnio z telewizji Nasz Szczecinianin, ale z nim razem Tomek Nowaczyk z kabaretu Czesław. Znana postać, zresztą świetny stand-uper, polecam gorąco. Natomiast 23 Święta Trójca, można powiedzieć, bo będzie Grzanka z kabaretu Châtelet, też znana postać telewizyjna, Marcin Zbigniew Wojciech i Biskup. Trzech wspaniałych stand-uperów, którzy przyjadą z Krakowa na finał. W tamtym roku był Mariusz Kałamaga, natomiast teraz mamy trzech znakomitych stand-uperów z Krakowa. Także czyli faktycznie, czerwiec pod znakiem stand-upu. Tak, i śmiechu. I śmiechu. I bardzo dobrze, bo śmiechu nigdy za mało. Także jak ktoś lubi tę formę dobrego humoru, to serdecznie zapraszamy. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie oraz rozmowę i udanego Dnia Dziecka, bo to duża impreza. To żeby dobrze wszystkim się działo. Wszystkim to życzymy, wszystkim, no, zwłaszcza wszystkim. Dzieciom. Zwłaszcza dzieciom i sobie. Dziękuję raz jeszcze bardzo za rozmowę. Państwu również życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka nadchodzącego, bo to już w przyszłym tygodniu. To był ostatni gość w programie Galaktyka Pomerania, Waldemar Kulpa, Stowarzyszenie Szczecin dla Pokoleń. Dziękuję Państwu za spędzone chwile i do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Galaktyka Pomerania.